Moje ostatnie filmy dobitnie pokazały, że starsze gry wciąż mają się dobrze i żyją w waszych sercach, zatem nie pozostaje mi nic innego jak zaserwować wam kolejny odcinek najlepszych moim zdaniem produkcji, w które mogliśmy się zagrywać w przeszłości. Dziś czas na drugą część zestawienia z 2006 roku, do którego obejrzenia oczywiście serdecznie was zapraszam. Siedemnaście lat temu w branży gier wideo zaczął kiełkować dość niepokojący trend, którego jednym z beneficjentów stał się sam Half-Life 2, który po premierze fantastycznie przyjętej w 2004 roku części drugiej ponownie dał się poznać graczom w 2006, choć tym razem w formie epizodów. Pierwszy dodatek do kultowej strzelaniny Valve był zdecydowanie krótszy od podstawki i bardziej skupiał się na zagadkach, tudzież oskryptowanych scenkach w porównaniu do swojego poprzednika, co nie do końca spodobało się fanom wartkiej akcji oryginału. Tak czy inaczej, dalsze losy Gordona Freemana wciąż wciągały jak bagno, a towarzystwo uroczej Alix rekompensowało niedobory w sekcjach strzelanych. Don't be naive, Roddick. I know this man. Trust me. He knew exactly what he was doing. Równie uroczą partnerkę, wyrenderowaną zresztą na dokładnie tym samym silniku co Half-Life, posiadał protagonista Sin Episodes, który rozpoczynając swoją przygodę w odcinku Emergency zapewne nie zdawał sobie sprawy, że nigdy nie dowie się o jej zakończeniu. Wszystko dlatego, że wykorzystująca silnik Source 2 strzelanka od The Ritual Entertainment nie sprzedała się na tyle, żeby jej twórcy pokusili się o wydanie kolejnych odsłon zaplanowanej fabuły i ucięli ją po zaledwie pierwszym epizodzie, na co nie pomogła nawet roznegliżowana Alexis, będąca przecież prawdziwym obiektem pożądania lat 90. W omawianym dziś przeze mnie roku mieliśmy okazję pograć w jeszcze jedną świetną produkcję, wykonaną na podstawie narzędzi deweloperskich Valve i to w dodatku w ramach pełnoprawnej, długiej i całkowitej produkcji w postaci Dark Messiah of Might and Magic. Produkcja zapewne doskonale znanego wam studia Arkane przenosiła realia potęgi i magii na formułę krwistej i pełnej akcji gry z perspektywy pierwszej osoby, w której można było wyczyniać prawdziwe cuda, jeśli tylko ogarnęło się oczywiście sterowanie oraz multum możliwości ataków, bloków i innych wygibasów, którymi dysponował protagonista. Naprawdę serdecznie polecam. Magicznymi umiejętnościami dysponował również główny bohater niskobudżetowej serii Uber Soldier, która nawiązywała do uniwersalnego żołnierza z Jean-Claude Van Damme. Plot fabularny tej niecodziennej, aczkolwiek standardowej w założeniach strzelanki polegał na wcieleniu się w jednego z przywróconych do życia, ulepszonych genetycznie żołnierzy, który dysponował mocami specjalnymi jak telekineza czy specjalna tarcza powstrzymująca lecące w jego stronę pociski. Całkowicie na swoich umiejętnościach oraz na specjalnym wyposażeniu musieli polegać natomiast starzy znajomi z Commando Strike Force, którzy pierwszy i ostatni raz w historii serii zaprezentowali się graczom w pełnym trójwymiarze. Przeniesienie taktycznej strategii Pyro na przestrzeń typowego FPS-a udało się połowicznie, ponieważ choć sama gra była naprawdę niezła pod kątem rozgrywki i przyjemna wizualnie, tak ortodoksyjni fani zasypywali wręcz twórców komentarzami krytyki za brak kontynuacji ich ulubionej marki w tradycyjnej formule. Nikt raczej nie miał za to większych oczekiwań co do pierwszej Red Orkestry, która pojawiła się bez większego szumu, ale za to już po premierze zyskała swoje własne oddane grono fanów, które na pewno zostało przy niej w ramach wciąż ogrywanej części drugiej. Sama historia tego nastawionego na realizm wieloosobowego projektu jest natomiast niezwykle ciekawa, ponieważ jej twórcy wygrali konkurs Epica na najlepszy dodatek do gry Unreal Tournament 2003, wygrywając przy okazji $1 000 000 oraz licencję na użycie silnika Unreal Engine 2.5 do swojej produkcji. Dzisiejszą sekcję sportówkową zaczniemy od jednej z moich absolutnie topowych i uwielbianych produkcji, w którą zagrywałem się godzinami po powrocie ze szkoły. Darmowa Trackmania Nations, dodawana niegdyś do CD Action w formie pełniaka, to po prostu udostępniony za darmo, zmodyfikowany i rozszerzony o świetne opcje społecznościowe tryb online z klasycznych odsłon serii, nastawiony na prawdziwie skillową i wywindowaną do granic możliwości rywalizację e-sportową, która pochłaniała swoją grywalnością oraz pomysłowością za
zakręconych tras. Jeśli nabrałaby was jednak ochota na coś bardziej realistycznego, ale nie aż tak mocno jak zbierająca najwyższe noty konkurencja w postaci GTR 2, zawsze mogliście spróbować swoich sił w Toka Race Driver 3, która cechowała się genialną jak na tamte czasy oprawą graficzną oraz jednym z najlepiej zrealizowanych modeli sterowania na padzie, który zapewniał grającym niezwykle płynne i satysfakcjonujące doświadczenie w sektorze gier wyścigowych bez konieczności posiadania kierownicy. A jeśli chcielibyście po prostu sprawdzić swoich sił w Mistrzostwach Świata w piłce nożnej w Niemczech i spróbować odmienić losy naszej kadry, która już na starcie dostała w czapkę z Ekwadorem, rozczarowując miliony kibiców, firma Electronic Arts umożliwiła to wszystkim chętnym za sprawą FIFA World Cup 2006. Sama kopanka od specjalistów z Kanady nie różniła się wprawdzie zbytnio od wersji 07 i poza mundialem nie oferowała też wielu nowości, ale za to wprowadziła bardzo fajne i dynamizujące rozgrywkę ulepszone podania na dobieg, które bardzo mocno podkręcały tempo rozgrywki. Knives at a gunfight, huh? This ain't over, not by a long shot. I'll deal with you after I sharpen my claws on these clowns. Jedną z rzeczy, której niesamowicie zazdroszczę sobie samemu z dawnych lat, była możliwość przebierania w dziesiątkach znakomitych i różnorodnych gier akcji, które wyróżniały się niekonwencjonalnymi pomysłami. Jedną z takich produkcji był X-Men The Official Game, który pozwalał wcielić się graczom w trzech bohaterów dysponujących różnymi mocami oraz odrębnymi systemami sterowania dla każdego z nich, które przekładały się z kolei na całkowicie odmienną od pozostałych formułę zabawy, która to w zależności od wybranej postaci skupiała się na czystej akcji, skradanko platformówce lub też ślizganiu się po lodzie w powietrzu. Całe spektrum superbohaterskich indywidualności do wyboru oferował za to Marvel's Ultimate Alliance, który stanowiąc duchowego spadkobiercę X-Men Legends wprowadzał wiele ulepszeń i rozwinięć w stosunku do pierwowzoru, ponownie umożliwiając chętnym do zabawy przejście całej kampanii w trybie kanapowej kooperacji, w ramach której mogli oni wybierać i wcielić się w takie postacie jak Spider-Man, Kapitan Ameryka, Deadpool, Thor, Blade czy Iron Man. Obudź się! Co? Wygrałem? Chyba śniłeś. Tak, śnił mi się wyścig. Jeśli chodzi o filmowe doświadczenia w ramach tak zwanych ekranizacji, w 2006 roku studio Helix pokusiło się o stworzenie jednej z najlepszych gier tego typu, która zbierała bardzo pozytywne oceny w branży i stanowiła ciekawe uzupełnienie do świetnego uniwersum Pixara. W Polsce dodatkowo mogliśmy posłuchać bardzo dobrego dubbingu, w którym rolę głównego protagonisty przejął znany aktor Piotr Adamczyk, a sama produkcja zaskakiwała solidnym wykonaniem oraz wprowadzeniem formuły ograniczonego, aczkolwiek wciąż otwartego świata. Typowym sandboxem była już natomiast druga odsłona True Crime, która przenosiła całą akcję do metropolii Nowego Jorku i pozwalała wcielić się w nowego bohatera, który podobnie jak w części pierwszej mógł pełnić rolę praworządnego gliny wystawiającego mandaty i zapobiegającego przestępstwom lub też prawdziwego utrapienia ulic Wielkiego Jabłka. Choć sama produkcja Lux of Lux spotkała się z dość przeciętnym odbiorem krytyki, tak moim zdaniem naprawdę warto dać jej szansę i na własne oczy zobaczyć, czy faktycznie była tak zła, jak o nim mówiono. Pozostając jeszcze w typowo ziomalskich klimatach, warto wspomnieć o Mark's Echo Getting Up, w którym wcielaliśmy się w utalentowanego graficiarza Traina, pragnącego zostać najlepszym specjalistą w swoim fachu. Pech polegał jednak na tym, że ten został całkowicie zakazany w mieście, w którym żyje, a naruszenie obowiązujących zasad wiązało się z wizytą w więzieniu. Tytuł od The Collective zyskał uznanie w naszym kraju dzięki ciekawej mieszaninie gatunkowej, w której nie brakowało akcji, mordobicia oraz sekcji platformowych. Jedną z kultowych i bardzo często przywoływanych w dyskusjach o pierwszej mafii produkcji budżetowych w Polsce był niepozorny i nieprzykuwający na pierwszy rzut oka uwagi Made Man, w ramach którego mogliśmy wcielić się w początkującego mafioza stawiającego swoje pierwsze kroki w przestępczej organizacji. Co ciekawe, poza tym, że grę mogliśmy dostać w kioskach za 20 zł, ta cechowała się jeszcze jednym ciekawym bajerem w postaci możliwości przyklejania się do różnych obiektów i wprowadzenia za nich ostrzału w kierunku przeciwników. Nieco bardziej tradycyjne ujęcie strzelanki trzecioosobowej zaprezentowało nam studio Rebellion, które wykorzystując doskonale znaną w Wielkiej Brytanii komiksową markę Rogue Trooper pozwoliło wcielić się w niebieskiego, genetycznie zmodyfikowanego żołnierza i rozpocząć niekończącą się walkę z armią North Republic. W ramach ciekawostki mogę wam natomiast sprzedać informację, że w 2017 roku poczyniono remaster tej produkcji, a zarówno oryginał, jak i jego ulepszoną wersję można wciąż zakupić równolegle w sklepach cyfrowych.
Zapewne sporo niebieskiego koloru pojawiło się również w Jaws Unleashed, w których wcielając się w rekina ludobójcę, sialiśmy strach i spustoszenie ludności wyspy Amita, co stanowiło oczywiście elektroniczną adaptację kultowego obrazu kinowego Szczęki od Stevena Spielberga. Choć sam tytuł na swoją premierę nie zyskał wielkiego poklasku, spotykając się raczej z mieszanym odbiorem, tak już stosunkowo niedawno premierę swoją miał jego duchowy spadkobierca, który za sprawą Man-Eatera był jedną z większych growych niespodzianek 2020 roku. Po świetnej trylogii Splinter Cella zakończonej doskonałym Chaos Theory, Ubisoft zaczęło kombinować, próbując wejść w nową generację z odświeżonym i zdecydowanie bardziej zmierzającym w stronę akcji Double Agent. Skradankowa i uwielbiana przez miliony fanów na całym świecie formuła wciąż była w nim obecna, jednak z racji tego, że same misje odbywały się głównie w świetle dziennym, a znacznie większy nacisk nałożono na strzelanie, czwarty Splinter Cell nie spotkał się z tak gromkim przyjęciem, do jakiego zdążył nas już przyzwyczaić. Całkowicie bez echa przeszło za to solidne Shadowgrounds od twórców bestsellerowej platformówki Trine, które to rozgrywką i stylistyką nawiązywało do jednego z największych hitów od Team 17 z początku lat 90. w postaci serii Alien Breed. Mieliśmy tu więc do czynienia z jednoosobową armią w postaci głównego bohatera, którego poczynania obserwowaliśmy z perspektywy lotu ptaka, a naprzeciw jego wielkich giwer stawały dziesiątki wrogich jednostek w postaci kosmicznych robali. Miłośnicy tzw. latadełek, czyli zręcznościowych symulatorów lotniczych, dziś zmuszeni są głównie do sięgania po starsze tytuły z gatunku ze względu na jego niszowy charakter oraz bardzo mało premier w segmencie. Jednak jeszcze kilkanaście lat temu sprawa ta wyglądała zupełnie inaczej, natomiast takie pozycje jak Blazing Angels Squadrons of World War II zachwycały wszystkich wyznaczającą trendy wartką akcją oraz piękną grafiką. Warto również dodać, że swój udział w rozwoju tego jakże popularnego kiedyś nurtu gier miał City Interactive, który świetnie odnalazł się w sektorze produkcji latanych, dostarczając na rynek takich tytułów jak seria Combat Wings, Dogfight 1942 czy rewelacyjne Wings of Honor. Prezentowaną w dzisiejszym materiale bitwę o Angię wciąż możecie za to zakupić w serwisach z kluczami za oszałamiającą kwotę 2 zł, co polecam zresztą zrobić wszystkim fanom gier tego typu. Z dostępnością za równie śmieszną kwotę nie powinno być również problemu z oficjalnym sequelem serii Desperados, która 3 lata temu doczekała się nawet własnej trylogii. Wracając jednak do The Cooper's Revenge, studio Spellbound wyraźnie próbowało tchnąć w swoją markę nowego ducha, ponieważ poza tradycyjnym ujęciem rozgrywki z perspektywy rzutu izometrycznego wprowadziło również możliwość prowadzenia akcji zza pleców bohatera, niemal jak w pełnoprawnej skradance. Jak bardzo wybiegającą w przyszłość i rewolucyjną produkcją był Dreamfall, niechaj świadczy fakt, że dokładnie w taki sposób produkuje się współczesne i przywrócone za sprawą Telltale Games do łask przygodówki. The Longest Journey lata temu oberwało się natomiast bardzo mocno za odejście od klasycznej formuły point and click, dużą ilość błędów oraz rzekomo kiepską grafikę, choć osobiście nie zgadzam się absolutnie z żadnym z wymienionych zarzutów, ponieważ moim zdaniem przygody Zoe Castillo, zwiedzającej fantastyczne, równoległe światy, pełne świetnych miejscówek i ciekawych postaci, były jedną z najlepszych gier tego roku. Sam zresztą przywołany przed chwilą amerykański producent taśmowo wydawanych przygodówek na licencji zaznaczył jedną ze swoich pierwszych obecności w świecie gier wideo właśnie w 2006 roku za sprawą Wielkiego Wyścigu Krów, stanowiącego kontynuację nieźle przyjętego Bona z 2005 roku. Zanim zatem gracze otrzymali okazję wcielenia się w niezapomnianego Lee Everetta z The Walking Dead, najpierw mogli sprawdzić podobne mechaniki w ciekawym, opartym na komiksie uniwersum Małego Białego Ludzika. Eksperymentów z przynależnością gatunkową oraz ich wzajemnego miksowania na pewno nie obawiało się studio Phenomic, ponieważ po pierwsze wychodziło jej to rewelacyjnie, a po drugie miało ono już doświadczenie po znakomicie przyjętym Spellforce z 2003 roku. Część druga, nosząc podtytuł Czasu Mrocznych Wojen, ponownie zatem zaoferowała możliwość wzięcia udziału w epickiej historii fantasy, opowiedzianej za sprawą zręcznego połączenia elementów RPG i RTS, okraszając to wszystko doskonałą oprawą audiowizualną.
czy tak wygląda przepis na sukces? Najwyraźniej tak, ponieważ dosłownie kilka dni temu swoją premierę miała czwarta część całego cyklu. Podobne klimaty, choć w tym przypadku uderzające w tony świata magicznego, połączonego z otaczającą go zewsząd techniką, zaproponowała druga część Rise of Nations, która poruszała tematykę rozbudowy i rozwoju naszej cywilizacji. Choć gra posiadała całkiem fajną fabułę dla jednego gracza, rozpisaną na ładnych kilkanaście godzin zabawy, mnogość jej elementów oraz skomplikowane funkcje uprzykrzania życia swoim przeciwnikom sprawiły jej niemałą popularność w potyczkach wieloosobowych. Prawdziwie wybornym daniem dla wszystkich średniowiecznych taktyków był natomiast drugi Medieval Total War, który wprawdzie nie odkrywał w świecie gier strategicznych koła na nowo, ale usprawniał większość elementów, za które pokochały go rzesze fanów, oraz dodawał nowe, ulepszając jeszcze przy tym bardziej wizualia, które znów imponowały przy starciach dziesiątek jednostek jednocześnie lub też przy okazji fascynujących do obserwacji oblężeń zamków. Dość sporej zmiany w stosunku do swojego poprzednika doczekało się również Anno 1701, które w przeciwieństwie do pierwszej i drugiej części franczyzy przeszło na w pełni trójwymiarowy silnik graficzny, ukazujący serię w zupełnie nowym świetle. Cała reszta pozostała natomiast niezmieniona i ponownie premiowała graczy lubujących się w spokojnym taktycznym planowaniu rozwoju kolonii, dbając zarówno o militaria, jak i handel, produkcję czy politykę dyplomacji. Doskonale przyjęte na świecie Company of Heroes nie było jedyną klasyczną strategią czasu rzeczywistego opartą na drugowojennej historii, która ukazała się 17 lat temu. Tak się składa, że główną konkurencją specjalizującego się w tym segmencie Relic Entertainment było równie dobre Rush for Berlin od zasłużonego serią Codename Panzer studia Inoglow, a produkcję tę bez problemu zakupicie za kilka złotych w sklepach z kluczami cyfrowymi, jak i na samym Steamie. Przyznaję, że ze względu na panującą obecnie sytuację na świecie, jako ostatnią na liście umieszczam grę Defcon, która przerażająco dokładnie symulowała kwestię potencjalnej globalnej wojny termonuklearnej. W tej niecodziennej produkcji gracze mogli przejąć stery nad ugrupowaniami dysponującymi bronią jądrową, walcząc przy okazji o całkowitą dominację nad całym globem ziemskim. Co ciekawe, w internecie nie brakuje obecnie symulacji, które odnoszą się nawet bezpośrednio do wojennych wydarzeń, które mamy okazję śledzić, co potrafi wywołać naprawdę nieprzyjemne uczucie niepokoju. Pamiętajmy jednak, że w gruncie rzeczy wszystkie wymienione dziś pozycje, łącznie z Defconem na końcu, to tylko gry wideo i polecam o tym pamiętać wszystkim miłośnikom polityki, którzy odnoszą się do niej w komentarzach. Oczywiście do każdego z nich z radością się odniosę, ale pamiętajmy, że moje materiały dotyczą wyłącznie gier, a sam w politykę kompletnie się nie bawię, za to oczywiście jak zwykle zapraszam was serdecznie do odcinka z 2007 roku, który pojawi się już niebawem, oraz oglądania moich pozostałych materiałów na kanale. Na razie.